Cześć, witam na kolejnym unboxingu na moim kanale. W tym tygodniu przyglądaliśmy się już nowej wersji Nintendo Switch V2. Zapraszam do tej recenzji, jeszcze, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, lekko humorystycznie, ale jednak oddającej najważniejsze informacje na temat tego produktu. Dzisiaj przyjrzymy się zupełnie innemu produktowi, zupełnie inna kategoria. Właśnie dostałem mój mikrofon pojemnościowy marki SPC Gear. Jest to marka polska, produkująca w Polsce, co się chwali, tak, tutaj wspieram lokalnych producentów, model SM950, tak, to jest wedle moich informacji, które udało mi się uzyskać, jest to sprzęt do użytku półprofesjonalnego, więc w domyśle idealny dla, dla wszelkiej działalności na Twitchu, YouTubie, do streamowania, tak, do nagrywania podcastów, nie ukrywam, mam duże oczekiwania wobec tego produktu, no, ale zobaczmy, tak, czy to jest warte tych pieniędzy. Ja ten sprzęt kupiłem w sklepie internetowym na promocji za 379 zł. Rekomendowana cena podawana przez producenta to 400 zł. Uważam, że to dosyć sporo, jednak, za, powiedzmy sobie szczerze, za sprzęt audio wysokiej jakości, no niestety trzeba płacić, tak? I musimy się z tym liczyć, więc jeżeli masz mniejsze potrzeby, to sugeruję poszukanie takich bardziej budżetowych modeli SPC Gear oferuje też niższe modele zdaje się, że do nabycia w takim nawet zakresie 200-250 zł, więc zainteresowanych takim modelem odsyłam na stronę producenta my natomiast skupmy się na tym modelu konkretnym, który mamy tutaj na warsztacie dzisiaj. Okej, okay, jedziemy. Najpierw przyjrzyjmy się temu pudełku, które nie ukrywam wygląda całkiem okazale kawał pudła bardzo fajny, bardzo fajny design. Tutaj w skład tego zestawu wchodzi oczywiście mikrofon pojemnościowy, jest to siatko, która wygląda bardzo profesjonalnie, muszę przyznać. Zaraz to otworzymy i będziemy to oglądać na żywo, natomiast robi to na pewno niezłe wrażenie. Jeżeli chodzi o parametry tego sprzętu, tak, no, jest to sprzęt, jest to mikrofon o charakterystyce kierunkowości kardiodalnej, tak, czyli jednokierunkowej. Długość kabla 3 metry prawie. No uważam, że to jest bardzo dużo. Nie wiem, co byście musieli robić, żeby te 3, 3 metry okazało się za mało ilością kabla. Jeżeli chodzi o częstotliwość dźwięku, to tutaj mówimy o pracy z dźwiękiem 48 kHz i przy próbkowaniu 16 bitów. Z ciekawych informacji mamy tutaj oczywiście uchwyt jest. Też mam nadzieję, zaraz się okaże staty w tym zestawie. Też, no nie ukrywam, ja ten sprzęt kupiłem głównie z myślą o streamowaniu yy, i tak naprawdę nagrywaniu podcastów, tak? Czyli zależy mi tak naprawdę na jak najlepszej jakości audio. Więc teraz nie przetłumacząc, zabieram się za otwieranie tego pudła. Dacie mi tylko chwilę, muszę się tutaj zadokować, żeby to miało ręce i nogi. Tak. Wyciągamy pierwszą warstwę. Było z dziadu. Dobra, to się już nam o. nie przyda. Tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę odsunę, żeby było widać lepiej. Co my tu mamy? Okej. Okay. Otwieramy to pudło. Muszę przyznać, bardzo starannie zapakowane. Ok, przejdźmy do zawartości. Idziemy do góry. Co my tutaj mamy, tak? Mamy oczywiście jakąś instrukcję, z którą. pewnie zapoznam się dopiero później przy montażu tego sprzętu. Jeżeli chodzi o komponenty, tak. Widzę, że zestaw jest dosyć bogaty. Tak? Tutaj akcesoria, śruby, to jest wszystko do statywu. Fajnie, fajnie. Sam statyw, widzę, że bardzo masywny, taki solidny, więc no powiem, nie ma lipy, tak? Nie jest to jakiś plastik tani, tylko faktycznie sprawia to wrażenie takiego sprzętu, no, półprofesjonalnego co najmniej, tak? Czyli spokojnie do użytku nagraniowego, tak, do audycji. Robi to dobre wrażenie, muszę przyznać. Z tym się zajmiemy później. Skupmy się na tym, co najważniejsze. Tak, tu jest nasz, nasz mikrofon. Wow! Jest naprawdę ciężki i solidny, muszę przyznać. Teraz go tutaj oswobodzimy w chodniomeczku. No, piękny. Nie wiem, czy to widzicie na tym nagraniu. Wygląda naprawdę zacnie, ale jak to przy każdym sprzęcie auto, audio, nie wiadomo, nieważne jak to wygląda, nas najbardziej interesuje, jak to będzie brzmiało, więc za chwileczkę. Zapraszam Was do najważniejszej części tego testu, czyli przyjrzymy się już po montażu, jak ten sprzęt gra tak naprawdę, czy jest wart tych prawie czterech stówek, które trzeba było na niego wydać. Ok, jestem już po montażu sprzętu, więc najwyższa pora, żeby Wam zaprezentować, jak to się już prezentuje w praktyce. Ja celowo poczekałem do kolejnego dnia, żeby to nagrać przy świetle dziennym, żeby było coś w ogóle widać, bo. Tutaj, z oświetleniem w tym pokoju, jest dosyć kiepsko. A więc, tak, generalnie ten solidny stelaż, ta, ta metalowa konstrukcja, jak tutaj widzicie, ja mam to przymocowane po prostu na taką typowo śrubę. O, przejdź pozdrawiam cię. Jest to dosyć solidnie przymocowane. Raczej nie ma szansy, żeby to pierdolnęło, szczerze mówiąc, ale lepiej tam zawsze uważać i sobie to stabilnie mocno dokręcić, bo sprzęt jest naprawdę ciężki. Ja tego nie ważyłem, ale mam wrażenie, że no waży to całkiem sporo łącznie z tą szyną. Tak? Więc to jest ta szyna. Tutaj czekajcie, zrobię zbliżenie. Tutaj mamy ten ekran pojemnościowy, który odpowiada za włapywanie szumów, za kontrolę jakości audio. To jest sam mikrofon, który już widzieliśmy wcześniej. On jest osadzony w takim sitku bardzo fajnym, stabilnym. Wszystko bardzo ładnie wykończone. Naprawdę nie ma lipy. Widać, że, że się tutaj producenci postarali i nie liczą na jakiś szybki zysk. Nie są to na pewno janusze biznesu. I teraz tak, tutaj mamy oczywiście możliwość regulowania położenia tego statywu, więc jakbyśmy teraz właśnie tutaj chwilę zademonstrowali, to się bardzo fajnie składa. Oczywiście można, można sobie to zablokować na dowolnej długości, czy też szerokości. Ja akurat sobie tak to skonfigurowałem, że tak, na, pe na pełnym tutaj zasięgu jest dla mnie OK. gdyż ja tutaj sobie nagrywam w warunkach takich domowych, studyjnych. Natomiast opcji jest, jest sporo. To się też oczywiście rusza w drugą stronę. Więc no jestem naprawdę pod wrażeniem. Tutaj 9 na 10 daje jak do tej pory za jakość wykonania, jeżeli chodzi o, o te materiały i, i ogólne takie wrażenie, bo wygląda to naprawdę na, no, na taki... Mega profesjonalny, albo przynajmniej półprofesjonalny sprzęt studyjny. Ok, więc przechodzimy teraz do ostatniej części, czyli testu próbek audio. Ok, nasz czas na finalny test, czyli test jakości audio. Jak już słyszycie, nagrywam to właśnie przy wykorzystaniu tego sprzętu i w celu przetestowania jakości audio przeczytam fragment inwokacji pana Tadeusza. Tutaj, żeby nie było, że promuję tylko hamstwo na tym kanale. Więc słuchajcie. Litwo. Ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność Two w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Tak, myślę, że ten fragment yy, kojarzy każdy z Was. Tutaj sami musicie ocenić, jak to brzmi, tak? Czy. Ta jakość audio uzasadnia to dosyć wysoko cenę, czyli 400 zł, tak jak mówiłem wcześniej. Yy, według mnie jest to sprzęt naprawdę dobry, porządny. Na pewno nie ma się tutaj czego wstydzić, jeżeli będziecie go wykorzystywać przy jakichś audycjach, podcastach czy, czy streamach. Natomiast nie poleciłbym chyba tego sprzętu, mimo wszystko do takiego szerokiego odbiorcy, który ma troszeczkę mniejsze oczekiwania. Yy, tutaj raczej bym odsyłał do tańszych konkurentów, ewentualnie do tych słabszych troszeczkę modeli SPC Gear, tak, bo ich sprzęt można już kupić nie, za niewiele ponad 200 zł, bez tutaj tej całej zbędnej otoczki aparatury, hmm, która swoje tak naprawdę kosztuje, więc hmm, to tyle z mojej strony, mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, e, liczę na to, że będziecie zaglądać częściej na mój kanał, będzie tutaj dużo unboxingów, materiałów gamingowych, a m, póki co jeszcze raz dziękuję, dajcie lajka, Dajcie subskrypcję i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.